Witam, zapraszam na porównanie siodełek Ergo Nesem Compman oraz Esculap 610 Ergolux Active 2.0. Obie firmy są niemieckie, posiadają wieloletnie doświadczenie w produkcji części rowerowych i to widać. Siodełka wykonane są wzorowo, a ich pokrycia są bardzo trwałe i odporne, więc powinny służyć naprawdę długo. Wykorzystują wiele różnych technologii mających zwiększyć ich komfort, ale moim zdaniem bardziej zaawansowany jest Esculap. 610 zostało wykonane w systemie Ergolux. Posiada wymyśloną i przebadaną przez Esculap schodkową konstrukcję, przez co niestety nie należy do najpiękniejszych. Wyposażono je również w bardzo duży kanał środkowy poprawiający wygodę. Występuje parę wersji 610. Zwykła, Active, która za sprawą wymiennych elastomerów pozwala na pracę siodełka na boki. Właśnie wypuszczono też poprawioną wersję 2.1, która ma dwa razy większy zakres pracy. Oraz jeszcze bardziej komfortową wersję MD, z większym kanałem i grubszym wypełnieniem. Co ciekawe, Esculap podaje precyzyjne informacje odnośnie twardości ich siodełek i posiada cztery szerokości, które dobiera się pod względem swojej pozycji jazdy i rozstawu kości. Ergon posiada odmianę damską i męską i tylko dwa rozmiary, ale za to parę różnych wersji, różniących się rodzajem wypełnienia i prętów. A jeśli ciekawią Cię też inne siodełka, to zapraszam na moje wcześniejsze filmy, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Ergon wyposażony został w pręty tytanowe i waży 275 gram. Podobny wynik, czyli 264, osiągnęła zwykła 610 ze wzmacnianymi prętami Chromo. Wersja Active z dodatkowym elastomerem waży już 318 gram. Te siodełka to klasa premium, ich cena zaczyna się od 350 zł, ale moim zdaniem są tego warte. Jak zwykle, największym problemem jest to, żeby znaleźć dla siebie odpowiedni model i rozmiar, dlatego obie firmy na swoich stronach mają specjalne selektory, które pomagają w doborze. Siodełka mają podobne wymiary, szerokości nosów i są płaskie. Dla mnie jednak wygodniejszy jest Esculap, który bardziej pasuje mi kształtem i ma większy kanał środkowy. Nie mogę Ci doradzić, które z tych siodełek będzie dla Ciebie wygodniejsze, bo to zależy od Twojej anatomii, pozycji i stylu jazdy. Mogę jedynie stwierdzić, że są to najlepsze siodełka, na jakich jeździłem i serdecznie je polecam. Mam nadzieję, że kiedyś otworzy się centrum testów siodełek, tak żeby każdy miał szansę wypróbować różne modele i wybrać to najlepsze, a nie kupować i sprzedawać siodełka co 3 miesiące, tak jak ja. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!